Cześć, dzisiaj porozmawiam z Kazikiem, wokalistą Erroru. Wydajecie właśnie nową płytę. Opowiedz nam coś o niej. No, dużo czasu minęło, odkąd pierwszy raz wyszliśmy do studia w Jaworze. Już to jest chyba rok czasu, ale zmierzamy blisko ku końcowi. Planujemy jeszcze dograć dwa, może trzy numery do płyty. I kto wie, może już jakoś wiosna, może późna zima, coś się uda nam wypuścić do portali. Na pewno informacje podamy na naszej stronie i na Facebooku, na który zapraszamy Was wszystkich. Gracie dość niszowy rodzaj muzyki. Dlaczego właśnie zdecydowaliście się na ten rodzaj? No wiecie, no, czy punk rock jest niszową muzyką, to może nie nam oceniać, nie? Myślę, że gramy po prostu to, co czujemy, to co sami słuchaliśmy kiedyś, bo tak się zaczęło. Trochę teraz odeszliśmy od muzyki punkowej, punk rockowej, gramy troszkę mocniej, ale ludzie tego chcą słuchać. Jest wiele starych kapel, które do dzisiaj grają na dużych koncertach, na dużych festiwalach i ludzie przychodzą na te koncerty, więc czy punk rock jest niszową muzyką? To chyba jednak nie. Macie na swoim koncie dość sporo sukcesów. Wymienię. Myślę, że to, że gramy 4 lata, to jest naszym prawdziwym i chyba jedynym sukcesem, bo takich dużych sukcesów to nigdy nie złapaliśmy. Dużo ludzi słyszeliśmy, że mówiło, że Truskawka to był wasz sukces, czy Festiwal Subkultur. No, na Truskawce wygrała Świńska Kapela, drugiego miejsca jakby nie było. A z Strzegą była fajna atmosfera, zresztą tak samo jak na Truskawce, ale była fajna zabawa, fajnie ludzie przyszli, fajne kapele wystąpiły, zróżnicowane, więc jednak punk rock razem na scenie z hip-hopowymi kapelami na przykład może śmiało występować i to jest fajne. Czy odbędzie się kolejny Azor Punk Rock Festival? No tak, Azor się odbędzie w przyszłym roku. Myślę, że ta impreza już zostanie w tym mieście. Ja już swoje jakieś tam starania o trzecią edycję Azor Punk Rock Festivalu rozpocząłem. Już jest strona w budowie. Szukamy sponsorów, bo od nich wiele zależy, jak będzie wyglądał trzeci już festiwal dla zwierzaków. No, gramy dla schroniska, dla zwierzaków. Wejście na koncert jest w formie karmy. Myślę, że zostaniemy przy tym pomyśle, bo się spełnia. Z roku na rok jest coraz więcej tego żarcia dla tych schronisk. Coraz więcej ludzi przyjeżdża, ale tak jak mówię, bez fajnych sponsorów, bez pomocy urzędu, myślę tutaj o Sirze, głównie żeby był to plener, bo takie mam plany. I może Siok coś też dołączy jak w zeszłym roku i coś ze sprzętem nam pomoże. I szukamy dobrej kapeli, która by mogła zagrać jako gwiazda wieczoru. Było już parę propozycji na Facebooku. Myślę, że Moskwa to jest fajne odniesienie i zobaczymy, co się da zrobić. Kiedy będzie można Was kolejny raz zobaczyć na scenie? Najbliższy koncert planujemy zagrać na Wielkiej Orkiestrze. Chcielibyśmy zagrać w naszym rodzinnym mieście w Świebodzicach. Zobaczymy, jak na to zareagują organizatorzy, czy będą nas chcieli. No i na pewno przyjmiemy jeszcze jakąś propozycję. Mamy nadzieję, że też ich się parę pokaże, żeby zagrać, żeby któryś z miast jeszcze wybrać i zagrać tego dnia dwa koncerty. A potem poczekamy na płytę chyba. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.